Witam Was serdecznie. Co prawda w tym materiale będziemy bazowali tylko na kilku zdaniach i to będzie osią tego odcinka, to są to zdania wyjęte z tekstu umieszczonego na stronie ambasady USA i jest to część oficjalnej strategii obrony USA. Dla tych bardziej i mniej wnikliwych obserwatorów sceny politycznej nie będzie to nic nowego, ale sami zobaczycie, że na koniec odcinka wyjaśni się, skąd taka drapieżna i eksploatacyjna polityka USA względem Polski. Co tam się zmieniło? Można zaryzykować, że jest to kwintesencja hasła America First. Jest to trzeci punkt rzymski. Utrzymanie pokoju poprzez odbudowę potęgi. Ameryka wzmocniona i odnowiona zapewni pokój i powstrzyma wrogie działania. To jeszcze nie jest to do końca. Będziemy mówili o podpunkcie. No ale co my tutaj mamy? Ameryka jest świadoma tego, że musi odbudować swoją potęgę. Nasz protektor jest już świadomy tego, że nie jest potęgą. Dopiero mają odbudować i teraz w jaki sposób? Jeden z wielu sposobów na odbudowanie potęgi. No bo wiadomo, że to nie ma jednego prostego sposobu. Jest to wiele różnych sposobów. I jeden z tych sposobów jest opisany w podpunkcie czwartym. Tutaj co prawda to jest nie jest numerowane, tylko tam od tych kropeczek, no ale jeżeli ktoś sobie chce sprawdzić pod tym linkiem, to jak najbardziej to znajdzie. Sojusznicy i partnerzy Ameryki zwiększają naszą potęgę oraz chronią nasze wspólne interesy. Oczekujemy, że przejmą oni większy zakres odpowiedzialności za zapobieganie wspólnym zagrożeniom. Czyli mamy napisane wprost, że sojusznik ma budować potęgę Ameryki. Dotąd było tak, że kiedy byłeś junior partnerem, to ten senior partner miał Ciebie chronić. Tutaj mamy odbudowę potęgi kosztem junior partnerów. Co więcej, Ameryka zrzuca część swojej odpowiedzialności na junior partnerów. To między innymi my jako Polska mamy wziąć większą odpowiedzialność za zapobieganie zagrożeniom. To jednak dotąd w nowożytnej historii było tak, że po to jest się junior partnerem, po to bierze się protektora, żeby to on zapobiegał tym wszystkim większym zagrożeniom. Tutaj mamy odwrotny proces i nawet się nie ukrywa dlaczego, bo Ameryka słabnie, Ameryka chce odbudować swoją potęgę i będzie to robiła kosztem junior partnerów. Chociaż ja nawet nie wiem, czy my możemy siebie nazywać partnerem, nawet takim mikro. Samo stwierdzenie, brać odpowiedzialność jest bardzo ciekawe i jest też bardzo pojemne. No bo każdy wie, co to znaczy brać odpowiedzialność. No ale co to znaczy brać odpowiedzialność, jeżeli chodzi o politykę, o geopolitykę? No to będzie chodziło między innymi o to, co obserwujemy od dłuższego czasu. Odpowiedzialnością może być budowa na nasz koszt baz wojskowych amerykańskich. Utrzymywanie obcych żołnierzy, w tym wypadku amerykańskich, kosztem inwestowania pieniędzy w polską armię, to jest odpowiedzialność. My bierzemy odpowiedzialność. Też pamiętamy na przykład pana Sutryka tam w Breslau, również mówił, że my musimy wziąć odpowiedzialność za to, co było 70 par lat temu. Nie, ponad 80 lat temu. My musimy wziąć za to odpowiedzialność. Branie odpowiedzialności może być wysyłanie naszych wojsk tam, gdzie realnie nie mamy interesów, ale jako, że nasz protektor musi swoją potęgę odbudować, no to robi to naszym kosztem. Tak? My płacimy za te wojska, ale nam już nie płacą, no bo mamy obiecane, że będą nas chronić. Odpowiedzialnością równie dobrze może być zmniejszenie danin za wydobywanie surowców naturalnych w Polsce, czego wprost, już tego nikt nie ukrywa, amerykańskie koncerny domagają się, że skoro oni nas chronią, to oni chcą mieć preferencyjne warunki. Odpowiedzialnością może być też uleganie pani Mosbacher, żeby amerykańskie koncerny miały preferencyjne warunki. Ale przecież co mieliśmy? Mamy Ubera, pani Mosbacher zadzwoniła. TVN, pani Mosbacher zadzwoniła. Roche, lekarstwa, również pani Mosbacher, to wszystko bez jakiegoś zbędnych negocjacji, telefonicznie, listownie ustawy nam pozmieniała. To jest między innymi odpowiedzialność, żeby nasz, w cudzysłowie, protektor mógł odbudować swoją potęgę, a jak sami widzicie, to jest na przykładach, które się już działy, odbudowuje to tę potęgę
między innymi naszym kosztem tutaj. To jest tak zwane America First w praktyce i wiecie, ja nie mam żalu, w sensie, że oni sobie taką politykę chcą realizować. Ja mam żal, że tutaj elity tubelcze są tak uległe i nawet nie próbują się targować. To jest niskie. Te osoby nie zasługują na to, żeby nazywano ich politykami, nie zasługują, żeby byli na tych stołkach. Niech sobie gazetki układają w makro, niech sobie otworzą swoje działalności gospodarcze, niech tam się realizują, ale nie mówię teraz tylko o tej ekipie, ale to jest, można powiedzieć, pasmo od 30 lat, pomijając już, co było przed 89. Nie było, na dobrą sprawę to chyba nie było prób negocjacji z jakimkolwiek naszym partnerem, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy z dalekiego, czy nawet tym takim, wiecie, z południa, tym takim mniejszym. Nie ma żadnych prób negocjacji. Wszystko, co jest zaproponowane, w ciemno się realizuje. No przecież, no, nie będę się już nerwował. Po prostu na Twittera was zapraszam, na syp.tv was zapraszam, na playlistę was zapraszam, tym bardziej, że filmy na dzień dobry parę sekund po odpaleniu są nieodpowiednie, więc możecie nie być o nich powiadamiani. I potem jak już wszyscy obejrzą, to nagle się robią odpowiednie. Więc zachęcam, żebyście się zapoznali z tymi filmami. Może was coś ominęło. Odpalcie sobie starszy film i jak wam się nie spodoba, zawsze będziecie mogli go wyłączyć. Tymczasem życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.